Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.12.2 moda, który się nazywa The Eight Fabled Blades i dodaje nam 8 osławionych mieczy. I te miecze można sobie znaleźć w dungeonach, albo u kowala w wiosce, albo w świątyniach dżunglowych, czy tam pustynnych, w iglo, w mieście Endu. Także nie są kraftowalne te miecze, tylko są do znalezienia i jeszcze mają swoje właściwości. No i oczywiście co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zatem sobie pobierzemy i moda pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej. Tutaj mamy właśnie wymienione, jakie miecze gdzie można znaleźć. No i tutaj są ich właściwości, także tu sobie możecie poczytać. Nas interesuje oczywiście zakładka File, zatem klikamy tutaj. Jesteśmy wtedy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.12.2 i tutaj stąd, jak widać, są wszystkie trzy na tę wersję. Pobieramy poprzez kliknięcie na strzałeczkę w dół, pobieramy najświeższy plik. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.12.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.12.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Bamocnetuty 1179. I ja w tym filmiku 1179 instaluję Forge'a z końcówką 2486, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2768 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Z kolei, jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać, jak zainstalować, jak doinstalować do niego mody w filmiku Minecraft Mody i SK Launcher, jak zainstalować launcher non-premium, SK Launcher i mody. Oczywiście linki do tych filmików są również w opisie pod filmikiem, który właśnie oglądacie. OK, co musimy zrobić, żeby zainstalować ten plik? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft i w tym, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.2. I ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiujemy, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to możemy instalować. I co robimy? Otóż wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Ja, jak widzicie, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2768, tak jak wspomniałam. Gdyby się okazało, że tutaj nie jest wybrany profil z Forge'em, to klikamy na strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em. Po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. OK, mamy stronę startową gry, wchodzimy w mods i sobie szukamy. Mamy zainstalowane The Eight Fabled Blades. Gotowe, wchodzimy w single player i gramy w naszym wybranym świecie, bądź też sobie tworzymy świat, no bo wiadomo, te mieczyki muszą się pojawić w wioskach i innych dungeonach. OK, no cóż, my tutaj mamy nasz światek, to jest taki, który już używałam, zatem w tej wiosce zapewne nie będzie mieczyka, bo już była dawno odkryta. Trzeba by po prostu poszukać innej wioski, czy też dungeonów, czy iść do miasta Endu i tak dalej. No mi się nie chce tego robić, zatem po prostu klikam E jak ekwipunek i tutaj na końcu mamy te wszystkie mieczyki. Tak jak mówiłam, one nie są do skraftowania, tylko do znalezienia, także nie ma tutaj co kraftować, ale jak się najedzie strzałką, to właśnie mamy opisane, co ten mieczyk może z sobą zrobić i ile ma damage'ów i tak dalej, i tak dalej. Każdy po kolei. Jak widać, ten ma 14 atak damage, ten ma 18, ten ma 7. No są różne, różniste i one coś tam mogą ze sobą jeszcze zrobić. No to weźmy sobie taki mieczyk. Sporych rozmiarów, jak widać, jest tenże mieczyk. No i cóż, podejdziemy do naszej owcy. Babam, i już
za jednym zamachem nie żyje. No trudno, żeby żyła, jak on ma 18 ataków damage'u. No i te mieczyki właśnie tym się różnią, że coś tam mają jeszcze dodatkowego. To już sobie wszystko odkryjecie. Jak widzicie, mod działa. To ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę aniapg.pl. Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i dzwoneczkujcie. I nie zapomnijcie o wpadaniu na Discorda. Także tymczasem Was żegnam. Do następnego odcinka. Pa, pa, pa.